Witam was bardzo serdecznie w moim kanale, z kolejnego odcinka z serii War Thunder. No i jak dzisiaj mówiłem, jak wczoraj mówiłem właśnie, że pogramy sobie właśnie kilka rundek amerykańskimi albo angielskimi. I dzisiaj sobie pogramy właśnie obie te nacje, dwie rundki amerykańskimi i angielskimi. Zaczniemy dzisiaj sobie od nacji amerykańskiej, więc zaczynamy. Dobra, jak wygląda ta łódź? Pokazuję wam od razu. Taka pospolita, nie? Niczym od siebie bardzo nie różnią te łodzie podwodne, oprócz angielskiej, jak pamiętam, bo ma taki na przodu taki ukośny właśnie jakby spad. A tak to niczym się nie różnią. Dobra, dajemy stop i lecimy naszą miną, znaczy naszą torpedą. Dobra, tam jest typek. Dobra, dobra. Płyniemy przed ciebie. Szkoda, że tam właśnie w lewym górnym rogu nie pokazuje, jak wygląda właśnie łódź podwodna, tylko pokazuje te wszystkie skałki, góry lodowe i, takie właśnie inne tereny. A jak na przykład byłaby łódź przed nami podwodna, to tego nie zobaczymy. W ogóle widziałem też właśnie na trailerach tej właśnie tych łodzi podwodnych, że miały być jakieś torpedy, znaczy takie rakiety, nie? A nie ma. Szkoda trochę. Dobra, gdzie mamy tu kolesia? No bo był przed nami, nie? Mamy. Tu czy tu? Bo te właśnie łodzie podwodne się czasami tak z dupy pojawiają. Za przeproszeniem. Tu czy tu? O kurde, dawaj mi tutaj silnik. I pyk! Zniszczony. Dobra. Są tam jeszcze. To płyniemy. 7 km, tu będzie szybciej. Dobra. W ogóle dalej nie wiem, co robi ten pod F. Ten taki radar chyba. Ale płyniemy, dobra. Albo właśnie jak daję pod termowizję, to widzę te łodzie w tym lewym górnym rogu. Muszę to sprawdzić sobie jeszcze. Chyba gdzieś one były tutaj. O właśnie, mamy tutaj kolegę. A my mamy jeszcze ponad 7000 metrów, no już mniej, do pływania. Teraz na nią to on będzie na lewo będzie. Gdzieś tutaj. Tak ładnie centralnie bym chciał uderzyć. O właśnie. Może znów silnik, co? I pyk! Zniszczona jednostka. Kurde, tu płyną kolejne. Rzućmy tak, o. Tam jest typek. No polećmy teraz, znaczy popłynie teraz tam. Bo czemu by nie? O kurde, góra lodowa. Trzeba ominąć. A ja bym miał tak ciągle gracił się tymi łodziami podwodnymi, to bym się trochę nudził. Mam nadzieję, że prowadzą jak najszybciej, jak będą w II wojnie światowej właśnie te właśnie statki, to mam nadzieję, że też prowadzą jak najszybciej łodzie podwodne II wojny światowej. Dobra, gdzieś był tutaj koleś. Tam umarł wróg. Na prawo od nas. O właśnie, gdzieś tu położył swoją boję. Dobra, gdzieś on tu jest. Tylko pytanie gdzie? Kurczę. Takie kółeczko tu było, że gdzieś on tu powinien być. Ale nie ma. Dziwne, dziwne.
Tam jest, ale chyba za daleko już ode mnie, nie? Ja. Chociaż jakby płynął do mnie, ale wątpię. Tutaj, o. No i zaczyna. Nie starczyło nam paliwa w ten i właśnie w naszej torpedzie. Tam kolega ma ten sam problem co ja w tamtym odcinku. Też nie umie wypłynąć. Dobra, płyniemy. Dobra. Blisko nas torpeda trafiła kolegę. Dobra, tam jest typek. Dajemy sonar. Dobra, jestem już coraz bliżej. Tylko 2,5 km. Dobra. Zniknął mi z radaru, ale gdzieś tu jest na pewno, na bank. Bo znów położył takie kółeczko. I to jest takie jakby jego jakby radar, czy jakieś zmyłka, żeby uciec. Nie mów mi, że znów zniknął, no. Ale lipa. A, coś tam było. I nawet zdążył tam dopłynąć. Dobra, fajnie. Jakiś inny koleś, ale go zniszczę, dobra. Na spokojnie, dobra. Pod tą górą lodową jakby tak... O, dobra, widzę jego silnik. Też chyba walnął. I... Bęk. No i czemu mi nie zaliczyło, że go zniszczyłem? Wow, 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 wow. Chyba stop. Płyń do przodu. Dobra, stop. Płyniemy tam, teraz. Kurczę, te rundki są nawet długie. Nie, wolę tamtego już drapnąć. O, inna torpeda od tego kolesia leci tam. Ale dobra. Czyli mogę, mam łatwy cel. Tam on jest. Przede mną. Myślę, że na spokojnie do niego dopłynę. Kurde. Ciągle koło mnie niszczą moje ten jednostki. A mnie jakoś nie trafiają, więc mam falta. Dobra. Dawaj mu silnik. Tylko tak dalej, a wygramy. I co to miało być? Gdzie on jest? Co się tak z dupy pojawił? On tak się z dupy pojawił. Dobra, płyniemy, płyniemy. Shit. Dobra. Teraz na spokojnie. Dobra. A można tak wyskoczyć torpedą? Tak ponad wodę? Wow. Można.
Dobra. Zmieszczę się tutaj? Chyba tak. Przynajmniej powinienem. No i 10 łodzie podwodne. Zostały tylko 3. Musiał... Oj, jest, Zuniu, jest! Czemu on tak się z dupy pojawiają, nie? To takie głupie trochę. Dobra, płyniemy znów tam. O kurde. Zniszczył mojego. Koło mnie akurat był. Tak by dziuteńko. Ale płyniemy tam. Jeszcze tylko jednego zniszczyć. I będzie bardzo, bardzo dobrze. Mamy na razie 0 torped. Nam się ładują kolejne. Więc jak najszybciej, jak najszybciej. Nie ma ich jeszcze? Myślałem, że mi się pokażą przynajmniej. Mamy. Nawet zdążę dolecieć. Dopłynąć znaczy. Jest. I wygrana gra. No i czemu żebym go nie zniszczył? Powiedzcie mi to. Zawsze niszczyłem każdego jak tak... Kurde... Dobra, lecimy tam znów, znaczy płyniemy. Każdego niszczyłem jak trafiłem w silnik, a teraz to jak nie. To jest dziwne trochę. Ale popłyniemy tam jeszcze raz, bo tam jest koleś. Przynajmniej powinienem go uszkodzić, pokazać to. Patrzcie, tam jest. Za nami, skubaniec. Tu jesteś. Mam cię. I czemu mi ten? Czemu nie zaliczyło nam punkta wygranej? Nie wiem, może coś nie rozumiem. Może nie tak to się gra. No ale raczej tak, nie? O kurde. Dobra. Tego nie widzieliście. To się wytnie. Dobra. No, tam mamy typka. Na respawnie. I w ogóle zostało jeszcze ludzi. Tylko 3 u nich, a u nas tylko 2. O kurde. No dobra. Nie no. Pisze mi na mapce, że jest na 4. A tutaj tylko 2 pisze. Ho. Widzicie na mapce? Raz. 2, 3, 4. Albo powychodzili i to są takie jakby zostały.
Tu w ogóle jest łódź podwodna chyba z II wojny światowej. Nie, tak. Albo to był zwykły statek, nie wiem. A mi wygląda jak U-bot. Chyba jak U-bot, to nie to wyglądało. Podwodny niemiecki. Łódź. Dobra, tam mamy typa. O, właśnie, mam cię. Tu jest nasz. U, tu mamy jeszcze pod wodą. Dobra, gdzie ty jesteś, typie? Tu, 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 tu. Mam cię. Wygraliśmy, no. 5 zniszczonych statków. No, stosunkowo długo te rundki. Pokażę teraz, zagramy sobie jedną amerykańską i jedną angielską. Teraz sobie pokażę angielską jednak. Bo to naprawdę długo trwa, a odcinek byłby długi, a nikt by tego nie chciał oglądać. Dobra. To bierzemy teraz angielskie i weź udział. To stosunkowo teraz właśnie bardzo szybko ten, trwa wybieranie, nie wiem dlaczego przedtem tak długo to trwało, może dlatego, że dopiero co wprowadzili je do gry, bo to od razu, o 14 nagrywałem, kiedy je wprowadzili. Znaczy nie, nie od razu po 14, tylko 14.30, bo chciałem sobie jeszcze tak sam pograć. Tak, angielskie łodzie podwodne mi się wyglądają, znaczy wyglądem mi najbardziej pasują, nie? Są takie ładne, bardzo. Zaraz wam pokażę taki ma spad na dziobie. Stop. Patrzcie. Taki ma spad, widzicie? Fajnie to wygląda bardzo. A tak to już nic innego nie mają fajnego. Zakręćmy tutaj, żeby nie walnąć. I inne mają w ogóle też torpedy, nie? Takie zielonkawe jak Rosja i Ameryka. Tylko mają takie czarne. Takie wyglądają bardziej nowocześnie, nie? Dobra, to płyniemy. Dobra. Wyskoczmy jeszcze, tak ponad wodę. Chudę. Dobra. A, tak patrzę w ogóle, i, ale mają mały zasięg tego pływania. Teraz się tak skapłem, patrzcie. Lewo tam dopłynąłem teraz. Torpeda, inna. Teraz się tak skapłem. Ale do przodu poleciała, przed nami. W dół. Bo zahaczymy tutaj. Płyń w dół, płyń w dół. O kurde. Ona tu płynie. W dół płyń. Dobra, już spokój. Nie ma jej, zniknęła, dobra. Tu będzie tak niziutko. Dobra. Płyniemy, widzicie? Bardzo mały zasięg. Ale tam dopłyniemy, dobra, tam dopłyniemy. Tak na styk, można powiedzieć. To inna łódź podwodna. To chyba była amerykańska. Przynajmniej tak wyglądała. O, mamy tutaj kolesi. Dobra, a tam już rakieta płynie. Więc tu sobie popłyniemy.
Dobra, gdzieś tutaj powinien być. Tylko gdzie? O! Chyba mamy kolesia. No i gdzie on? Okłamali mnie. O kurde. Cała w dół. Dobra, nie dopływa ta mina do nas. Cała wstecz teraz. Do tyłu popłynijmy se. Dobra, idziemy. Stój, jest idealnie ułożona. Chociaż moglibyśmy sobie popłynąć do przodu bardziej, bo nie mamy tyle tego zasięgu naszych torped. Więc popłyńmy. Fajnie to wygląda bardzo. Też modele są bardzo dobrze zrobione nawet. Płyniemy sobie trochę w dół. O kurde. Zakręcaj. Byle nie we mnie, byle nie we mnie. Dobra, zniknęło im się. Nie miały też takiego zasięgu. Dobra, płyniemy do przodu. Jeszcze trochę i zwyciężymy. A, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze przynajmniej 6 łodzi trzeba zniszczyć wroga. A oczywiście ktoś z naszych uciekł. Znaczy wyszedł z gry, nie? Po prostu. Dobra, daj mi stój. Albo dobra, płyń ciągle przed siebie. O-ou, o-ou, o-ou. Jajć, płynie tutaj jakaś torpeda, dobra już. Cała stop i płyniemy naszą torpedą. Tu mamy kolesia już jakiegoś. To jest nasz. Zaraz dnem zahaczy. Jakoś mu się udało. Dobra, nieważne już. I mamy wroga. A nie, to nasz, dobra. To jest nasz. Nie ruszamy chyba tego, tak? To jest nasz, prawda? Wow. Nie wiem. Ta nasz, na mapce pokazuje, że to jest nasz. Dobra, a gdzie jest wróg? Oczywiście, nigdzie nie ma. O, mam cię. O, Boże! Tylko tak dalej, wygrana jest blisko. No, come on! Wiemy, gdzie jesteś. Nie ukryjesz się. A, patrz, trafiłem jakoś. Nie wynurzaj mi się, płyń w dół. Płyń w dół, płyń w dół.
O kurde. Zakręcaj! Dobra, stop. Kurde, wynurzyliśmy się. A jak w dół płynąć? Ja już nie wiem, jak się w dół płynąć. Dobra. Wyszczeliwujemy torpedy. I wiemy, gdzie jest koleś. Więc tam płyniemy od razu. Dobra. Powinien już tu za chwilę gdzieś być. Gdzieś tu, nie? On był. Był. Tylko tak dalej, a wygramy. No ale nie ma. Wow, 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 wow. Byle nie we mnie, byle nie we mnie. Szlak by to we mnie, we mnie, we mnie, we mnie. To jest tu. Dobra, płyniemy tam. Albo i tu. Patrzcie, jak bliziutko jest typek. Strzelają i strzelają, kurde. Dobra, już bliziutko, już bliziutko. Dawaj mi go uszczelić. Uwaga. Wow. No i zniszczony. Ożesz ty. On tu płynie do mnie. Nie we mnie, typie, nie we mnie. Jestem przyjaciel. O, dobra. No to teraz ja. Myślę, że tam dolecą moje. Znaczy dopłyną przynajmniej. Dobra. Przede mnie. Ale mamy tutaj kolesia. Aman, tak się one dziwnie pokazują. Patrzcie, jak to miga. I bum. No, zniszczony, zatopiony. Tam za nami są jeszcze. Kurde, koło mnie koleś się zabili. Dobra, tamtego zniszczyli, to płyniemy tam. A, w lewym dolnym rogu pisze, ile mam statków zniszczyć i ile tego. Dobra, tam jest typ jakiś. O-o. Muszę się rozbić. Za nami jest łódź podwodna. Widzicie kółko? Tam ktoś postawił, wie.
Gdzieś tutaj jest łódź podwodna wroga. Gdzieś tutaj. O, właśnie. A, bo to była zniszczona już? O, chyste. Mówiłem, że jest gdzieś blisko. Gdzie on jest? Ej, zniknął, a mnie zabił. A to skubaniec jeden. Tam gdzieś, dobra. Aj, ponieśliśmy klęskę, no niestety. Ha. Ale przynajmniej wam pokazałem, jakie co, jakie są to właśnie łodzie podwodne. Więc tak. Ja się tutaj z wami pożegnam, więc subskrybujcie, jakujcie, komentujcie i widzimy się na następnych odcinkach. Cześć!